Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, nie ukrywam, że czułem taki pewien niedosyt spowodowany tymi ostatnimi odcinkami, bo nie ukrywam, w Mad Maxie nie rajcuje mnie specjalnie jeżdżenie, robienie misji. Te misje są powtarzalne. Eksploracja świata, okej, on jest fajny, on jest ładnie oddany. Grafika jest przyjemna, chociażby właśnie ten widoczek. Ale to nie jest to, o co mnie dokładnie chodzi i nie ukrywam, że na dłuższą metę to jest takie dla mnie trochę... O, chciałem go złapać w locie. To jest takie dość zwykłe i nie stanowi to dla mnie jakiejś większej rozrywki. Największą rozrywkę stanowią dla mnie pojedynki i walka i to jest coś, w czym się odnajduję i to jest coś, co mnie bardzo bawi i przy okazji mi się podoba. Dlatego też postanowiłem, że dzisiaj... nadrobimy... O matko, tak się sabotowałem? Dobra. Że dzisiaj nadrobimy stracony czas i okazję i zaatakujemy sobie jakiś obóz przelewowy. To, o czym mówiłem w ostatnim odcinku. Dzięki temu też... No, ja się trochę też odnajdę, bo nie ukrywam, że to ostatnio przez brak takiej regularnej gry trochę mi idzie gorzej, jeszcze ta myszka dochodzi do tego, no i tak to wszystko się składa na to, że generalnie idzie mi średnio. A to tutaj już jest. Tu jest ten obóz? A! To muszę być niżej niż wyżej, dobra. A to ciekawe, to pierwszy raz widzę obóz na moście. No, także dla mnie największy fan to jest walka, to jest bicie ich, to jest po prostu wpadanie, blokowanie, atakowanie. W tym naprawdę widzę potencjał największy tej gry i przy okazji swoją też radochę. Także nie przedłużając i nie gadając więcej, po prostu lecimy sobie zrobić to, co faktycznie jest po prostu przyjemne i no, takie fajne dla oka i do gry. Przejadę? Przejadę? Zaraz. To mi się przyda. Dobra. Obóz przelewowy na moście. No to jest bardzo ciekawa lokacja. Most grobów. W likwidu legion zmieniło zęba 23 wojowników, strzępa historii, insygnia i złom. No dobra. Tutaj mogę przytrzymać i zniszczyć. Dzięki. Zrobimy sobie tak. Może teraz mi się w końcu uda podpalić i rzucić we wrogów. Pusto. Uwaga, ktoś tu będzie szedł. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jestem przygotowany na nich. O, broń biała, dobra, czyli pewnie ktoś tu będzie zaraz. Są chłopaki, są. Dobra, czyli tak, podpalamy i rzucamy. Aha, zero efektu. No dobra, to bierzemy sobie broń i wchodzimy tam na bombach. Jakiś taki topór, kurde. Dobra, nie ma co. Idziemy. Chodźcie. Tak. Hoho. No dobra, teraz zacznę się weselej robić. Jakby tak... Nareszcie! Tego mi było potrzeba. Szybko przyciskaj.
O. Dobra, muszę się jednak wycofać. Idą tu za mną? Nie. Nie, idę. No nie wierzę. Serio. Ale bzdura. Dałem się tak... Tak się dać zrobić. Już prawie ich miałem. Tam już było blisko trochę. Za bardzo dałem się obić przez broń, ale teraz już pójdzie mi lepiej. Teraz już wiem co i jak, to nie ma z tych zbiorników paliwa niestety. Ale dobra, ale spróbujemy teraz już. Powinienem ogarnąć. Będzie ta broń tutaj? Jest, dobra, jest broń. Podnosimy. Damy radę. No chodźcie. Dobra, chodźcie. Gorsze jest to, że ja tej... Dobrze. Coś ich mniej teraz jest. Wyraźnie. A teraz było sporo kości. Dobra. Koniec. Na raty. Ale też się udało. Do czego on jest przyczepiony? Tutaj, czyli tutaj jest, ok. O, może teraz spróbuję, może się uda. Idziecie do mnie, chłopaki? Gdzie jesteście? A, tutaj pewnie są na dole. Nie ma ich tutaj? To nie wiem, gdzie oni są. Dobra, na razie idziemy pozbierać to, co zostawiliśmy wcześniej. O, symbol Skrotusa to się przy okazji... A może tutaj są? Nie. To nie wiem, gdzie oni się podzieli. No więc, dobra. Podpal. Dobra. To tak, wchodzimy tutaj, pozbierać amunicję. Wchodzimy tu na górę. Zebrać złom i amunicję, czyli tak, została nam amunicja, ale jeśli chodzi o przeciwników, to zmniejszyli ich liczbę, a szkoda, bo miałem nadzieję po prostu na rewanż z całą wesołą grupką, a nie tylko niedobitkami. Uważam, że mogą spokojnie to ogarnąć. No, cały czas coś się pokazuje, że tutaj jest przeciwnik, a go nie ma tak naprawdę. No nie wiem o co chodzi. Dobra. Bierzemy złom. Dobra, broń zostawiam. Tutaj nic nie ma. Tu jest złom po prawej. O, jest woda, dobra, można trochę... nie latarka, czwórka. Sobie odnowię wodę i odnowię zdrowie. Zobaczcie ile, kurczę, była potrzebna cała manierka wody, żeby uzupełnić połowę zdrowia. Także nieźle naprawdę. Nieźle to wygląda. Tego zdrowia mam bardzo dużo. Dobra, ale idealnie wystarczyło. O, 80% więcej wody dzięki zdolności. Bierzemy sobie broń. Wow, sniper. Come here.
kątem się. Oj, ojej. Idealny blok. Jest. No baranga, towarzysz śmierci. Jej, awansowałem o level. A tam jeszcze jakiś stoi. Trzeba go doklepać. No, co ty? O, teraz mi furia się włączyła. No bomba. Trochę po nie w czasie. Okej, okay, podnosimy sobie nóż. Nie, noża nie mogę. Sprawdzę, co jest tutaj przede wszystkim. Symbol Skrutusa. Insygnia. Dobra. Tu mamy jeszcze tak, pas z amunicją. Tutaj mamy to. Dobra. Następne. 15, to jeszcze jedna ósemka została, czyli w sumie 2/3 za mną, 1/3 przede mną. Oj, ta myszka chodzi tak kulawo po prostu, że aż strach. Mogę tędy pójść? Nie ma sensu, bo jeszcze spadnę i będę znowu robił od nowa. No, ale naprawdę lokacja, powiem szczerze, świetna. A, bo to nie jest obóz przylewowy, tylko... O matka, też powiedziałam głupoty. To nie jest obóz przylewowy, tylko to są po prostu obóz zwykły ludzików. Ale na moście to wygląda rewelacyjnie. Taki ogromny most. Czemu w ogóle? Gdzie jestem? Tutaj. Taki wielki most rozpięty nad doliną, łączący dwa brzegi i no, naprawdę wygląda świetnie. Kryjówka praktycznie nie do zdobycia, no chyba, że jest się madmancem, to wtedy wiadomo, że żadna kryjówka nie jest dobra, bo Max zawsze przyjdzie i jakoś mu się uda. Dobra. Siema. Ja, furia. No, dałem się trafić. Dobra, zaczynamy teraz zabawę. O, można podnieść broń. Jest. Dobrze. Teraz muszę pobiec do tej broni. Właśnie to, o czym mówiłem w jakimś odcinku, że im brakuje takiej właśnie fajnej animacji. Podnoszenia broni w biegu. Znowu opuściłem broń. Zbliżę. Nie wiem, jeszcze to. O, w ostatniej chwili. Niestety broń skończyła. No i znowu się furia włączyła na sam koniec. No nic, ale obóz, most grobów zlikwidowany, w sensie w cały legion. Pozostał mi strzępek historii, dwa insygnia i dwa złomy. To chyba pewnie da się zrobić. To pewnie da się zrobić tutaj gdzieś w okolicy. Teraz ja przyszedłem stamtąd, czyli tutaj trzeba pozbierać. To tak, tutaj jest jeden strzępek historii. Piesek, dziecko z pieskiem, obróć, tłumacz. Nie wiem, czy ten dzieciak, jak ten dzieciak się nazywa. Sąsiad go przeprowadził, zdjęcie wysyłam, bo chcę ci pokazać, jak dobrze Tobi odnalazł się w nowym domu. Naprawdę fajny z niego pies, Marcel i Zoe. Mamy so many things we'll never see again. Trust. Great trees, plenty of food, security. Joy. O, tu jeszcze sporo jest lokacji do, czy miejsc do odwiedzenia. O, można sobie wodę. O, wodę w sumie znowu się napiję. Połówka życia nam spadła, więc cała manierka pójdzie. No powiem szczerze, że gdyby nie ten. Nie te ulepszenia u Griffy, żywotności Maxa,
do maksimum, no to mogło być w sumie krucho z tym moim życiem, bo jednak zobacz, to taki pojedynek, kilka przyjętych ciosów i połowa życia spadła, to przecież jest połowa życia wymaksowanego, także no, biją mocno, to trzeba im przyznać. O, tam już coś widzę. Brakuje mi insygniów. Wątpię, żebym tutaj gdzieś musiałem pewnie przegapić. Złom to pewnie znajdę, ale gdzieś pewnie wiszą insygnia, których nie zauważyłem jak zwykle. A w takich często podchwytliwych miejscach wiszą sobie zawsze za jakimś załomem, za jakąś ścianką. O, tu na przykład coś jest jeszcze. Taki, co my tutaj mamy? Jest, jedna insygnia. Jeszcze brakuje jednych. Jednego złomu, jednych insygniów, to będzie komplet. Tutaj jest złom, czyli złom już mamy wyczyszczony. Ok, i została nam właśnie jedna insygnia. To może gdzieś tam będą, na końcu. Teraz się przekonamy. A tu po prostu mogę sobie zaskoczyć, to nie ma problemu. Zaskoczę tu. A, bo tu na ten most można było wjechać również od drugiej strony. Tak, tutaj. Most, jak to zwykle bywa, łączy ze sobą... Znaczy ma dwa końce, jak kijek na przykład. Więc można było zaatakować od lewej, jak od prawej. Ja zrobiłem od jednej, teraz kwestia... No właśnie, jedna insygnia. No i teraz będzie... Tak muszę. O! Widzę. Dobra, no to mamy wszystko. Teraz pewnie trzeba będzie użyć szczel. Aha! Aha! Zobaczcie, jakie kurde świństwo. To się jeszcze obraca. Czyli teraz na przykład tego nie widać. Trzeba poczekać. Człowiek przejdzie, popatrzy po sobie tak dookoła i nie zauważy. Teraz tak tylko przypadkiem zobaczyłem. Ale się udało. Dobra, mamy na 100% odkryty ten obóz, także elegancko zrobione. Pędzimy teraz do pojazdu. A teraz to już krótka droga, po prostu byle do przodu. Lepiej stąd nie skakać i nie spadać, bo tak dziebko wysoko. Stąd mogę skoczyć? Mogę. A nie, nie mogłem, bo trochę jednak mi życie spadło, no ale trudno, już zrobiłem to, więc po jabłkach. Tutaj wszystko pozbierane. Tutaj, tędy. A, dobrze, trzeba było tędy pójść, tak jest, na górę. Potem wrócić. A, tędy. Chyba no. I teraz tędy. Tu i jesteśmy na miejscu. Dobra. Lokacja prosta jak most, także nie było za bardzo... Dobra, może jednak... Aha, tutaj można było sobie zeskoczyć. Dobra. Dobra, i jesteśmy. Myślę, że teraz zacznę sobie tak... Napocznę może ten drugi obóz. Ten. Pewnie jakąś obronę przed pola mają, także to ich obronę zlikwiduje. A już w kolejnym odcinku dokończę atak na niego. Naprawdę ten samochód teraz ładnie wygląda, takiego niebieskawego koloru nabrał. No siema, siema. To jakaś w ogóle kolej szła przez ten most. To jedziemy troszkę tam nadgryźć ich obronę. No i to w sumie będzie w tym odcinku tyle. Mam jechać tam. Okej, okay, to pojedziemy z krótem. Dobry. Jezu, nie chciałem tego zrobić. Chciałem to. O. O. No i się będę bał z nami, panowie. Boczniak. O, co to?
Boczniaki zmieniają słabsze metalowe pojazdy w żałosne konfetti ze stali i aluminium. W starciu z nimi przydają się dobrze opancerzone koła oraz boki. Bliski kontakt z boczniakiem może zakończyć się szybką śmiercią, unika zakresu koncenek. Mogę tak? Wow! O, coś mi się samochodzik porozpadał. Skończy. A nie, mam, jeszcze mam, dobra, myślę, że się to kończyło. Mogę wyciągnąć. Dobra, trzeba się będzie z nim rozprawić w bardziej tradycyjny sposób. Chciałem podskoczyć, ale się nie udało. No dobra, wysiadaj. Dobra, jeden wysiadł. O, tak jest. O to chodziło. Ale wiecie co, ten pojazd, szczerze mówiąc, on się może przydać, bo jego chyba nie mam w kolekcji, a on się może przydać do, żeby go mało paliwa. Bo dnia, że cię wykryli, dostać ten pojazd, o właśnie, no to teraz sobie szybko skoczymy do spojówki, bo to blisko. Też ładnie on jeździ, muszę przyznać. Ładnie szybko jeździ, o, ale ze skręcania na pewno, czyli dobry pojazd, klasyczny dojazdu do przodu. No dobra, wtedy to już widać. Tak, już jest, tego sobie dorzucę. Jest. Dobra, mamy autko do kolekcji. I tak jak mówię, sobie jeszcze pojedziemy na chwilkę tam zobaczyć ten drugi obóz. Zaatakujemy jego obronę. No i akurat będzie czas na kończenie odcinka. Wspaniale być nami. No w sumie fakt, nie jest być, znaczy nie jest źle być nami. To chyba konwój leci. Tu chcę sobie na skróty pojechać, bo nie ma co. A no właśnie, nie ma co tutaj jechać tak bardzo dokładnie po mapie jak. No nie wiem, tak dokładnie chciałem. Właśnie taki był mój plan. To nie ukrywam, że chciałem trochę skrócić. Co mniejszym uczyniłem. Miałem rację z tym konwojem. I tam chyba właśnie przyjeżdżał. Ale my jedziemy tutaj. A! Zaraz. O, siema konwój. Tak na pierwszym poziomie. To można by ich zaatakować. Można by zrobić przy okazji porządek z tym konwojem. Pierwszy poziom pancerzenia, także akurat będzie można troszkę. O tym akurat dwójeczkę wpisano, trochę wyżej. Może nie w to. No, on akurat nie chce jechać, więc z nim się nie bawimy. Jedynkę jest łatwo zrobić, dwójkę jest trochę trudniej, bo ma ten pancerz dość mocny, a to są same dwójki prawie. No dobra, ops. Okej, okay, dobra, trafiłem przynajmniej, zbiorę. A to są same dwójki. Nie, tam jest jedna jedynka, okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi. 6. Dobra, trzeba zająć się najpierw konwojem chyba. Tym pojazdem, bo mam dość mało amunicji. Trzeba będzie chyba strasznie mało zrywa straciło.
nie w ogóle? Dobra. Po dwójkę będzie można... No trochę też pospalać. No. Co innego zrobić? To miało być palenie, no wyszło tak. No okej. Okay. Wyszło jak wyszło, ważne, że do przodu. What the hell, ja chcę... O, chciałem ognie. No nie, no dobra. Wow. No trzeba pozwolić Chambaketowi trochę go naprawić. O. A też mocno obity. Znowu nic z mojego... perfekcyjnego planu. A ten Scott. A tam! O, skubaniutki. Może ukryje. A, mogę snajperkę wziąć, dobra. R. Snajperka. Okay. Dobra, ja w tym czasie się napiję troszkę. Dobra, on naprawił. Ja się uleczyłem. Już teraz pędzimy po konwój. Myślę, że on jest duży, mały. Taki sporawy, więc... muszę pogonić chyba zgodnie z kierunkiem jazdy. Może trochę... a, skrócę dystans. No i pędzimy na poszukiwania konwoju. Jak tu ich nie będzie, to trzeba będzie znowu sobie troszkę skrócić. No zaraz, gdzie ten kon? Jakoś inaczej w ogóle pojechałem jakimś skrótem. Dobra, my nic. Jesteśmy już na trasie konwoju i oni są... Gdzie oni się kurde podzieli? Więc pojedziemy tędy, nie przełaj. Chyba ich nie ominąłem. Kurczę. Więc trochę przyspieszę. Teraz tak trochę zamówiłem. Zastanawiam, czy jadę w dobrą stronę, czy może jednak zawrócić. Po horyzont, kurde, nie widać. A nie, jadą. Siema. Oni? Nie, to jest jakiś... To jest jakiś zwykły ten. To nie jest stawa konwoju. To w ogóle nie jest konwój. Dobra. Poświęciłem dużo życia na... na zaatakowanie kogoś w ogóle nieznaczącego. Muszę się od nich oddalić, ale za to kurde życia już nie mam prawie. A nie, 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 nie dobrze. I ci się upali, no. Znaczy nie, nic nie mogę prawie zrobić uderzając. Trochę tam im odbieram, ale to... już nie lecę nic. O, jest, widzę konwój. To nie ma za bardzo się napakować. No, tam gdzieś ode mnie odczepili. Konwój się... Dobrze. Dobra, to już wiem, gdzie oni są. Niech on go naprawi. Lecimy go zaatakować. Oni już są tam. To już teraz przynajmniej wiadomo, że... dokąd jechać? No ale trochę musiałem ich poganiać. Dawaj. Trzeba chyba też szybkość naprawy zwiększyć, bo... dość długi i żmudny proces. Szybko. Wiosłuj tym kluczem.
Nie ma czasu. Dobra, daleko nie odjadą. Pelniaki napalony po prostu. Daj spokój, gościu, kurde. Ja się ledwo podnieść mogę, a ten... Zdążysz? Dobra, zdążyłem. Okej. Idziemy za koniem, ale po prostu się uparł na mnie. Nie mam czasu, żeby się nim zajmować, ani kurde środków, bo już mi zostało paliwa trochę. Kto jest ten konwój? Przede mną? Dobra, co my tutaj mamy? Dwa grzmoty. Jest. O, to jakby tych samochodów przybyło z obstawy. Co oni w ogóle... Aha! No, sytuacja jest taka, że jak się odpuści konwojowi i on odjedzie, to się regeneruje. Także niestety z tego ataku nici, ponieważ zwróćcie uwagę, ma znowu pełną obstawę, a główny pojazd ma znowu pełne zdrowie, także teraz nic nie zrobię, bo mam za mało energii i za mało przede wszystkim broni, żeby coś z niej podziałać. Nie, na włosku nie ma szans, no zobaczcie, nie mają wszyscy na full jeżdżą. Co mogę zrobić, to sobie zniszczyć go i pozbierać klamoty. Tu jakieś broni mi gościu zostawił ze sobą. Dobra, 7 sztuk złomu. No nic, trzeba 6 sztuk złomu. Trzeba po prostu skoczyć do domu. I co my tutaj mamy w ogóle? No ta, przyczepiło się jakaś kosa. Skaczemy sobie do Jeeta i kończymy na dzisiaj ten odcinek. Także no tam w kolejnym to myślę, że wrócę do tematu ataku na tamten obóz przelewowy. Tak na szybko. Ja sobie przy okazji jeszcze tutaj ten rozwalę. Straszak, jak już tu jestem, tuż obok, to skorzystajmy z okazji. Dobra, moi drodzy, także no to w tym odcinku kończę. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.